Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu, w jak prosty i szybki sposób wykonać można efektowną ozdobę, jaką jest ogród w szkle. Tutaj, po mojej prawej stronie, znajdują się gotowe kompozycje, które przygotowałam jakiś czas temu. Jak widać, roślinki mają się dobrze i ekstra wysoko już urosły. Myślę, że za jakiś czas nawet trzeba będzie je już przesadzić, ponieważ te naczynia mogą się okazać dla nich już trochę za małe. Do wykonania takiej ozdoby niezbędna będzie nam warstwa drenażu. Drenaż wykonam dzięki keramzytowi. Keramzyt zakupić można w każdym sklepie budowlanym bądź centrum ogrodniczym. Potrzebna nam będzie również gleba. Ważne, żeby była lekko zwilżona. Oczywiście roślinki. Ja tutaj mam ripsalis, czyli patyczaka, grubosz jajowaty, czyli tak zwane drzewko szczęścia. Tutaj mam również eszwerię, którą dosłownie przed chwilką wykopałam z przydomowego skalniaka. A tutaj jest zwykły kaktus, który posłuży nam jako ożywienie naszej ozdoby. Potrzebne nam również będą jakieś ozdoby typu kamyki, kora. Można wykorzystać również korzenie lub mech, szyszki. To już we własnym zakresie. Tutaj, w tym wiaderku, mam też ziemię do storczyków. Ten krok można pominąć albo zastąpić go zwykłą korą. Oczywiście do wykonania naszej ozdoby najważniejsze będzie szklane naczynie. I nie musi być ono tak duże, jak tutaj mam przed sobą. Może być tak samo to zwykły słoik, jak tutaj. A po prostu górę można ozdobić dratwą lub innym sznurem. Może to być taka szklana kula albo zwykły dzban. A więc przechodzimy do pracy. Teraz na samo dno naczynia wysypię warstwę keramzytu. Zamiast keramzytu użyć można zwykłych kamieni. Należy pamiętać, żeby one były raczej różnej struktury i wielkości, ponieważ warstwa drenażu, którą teraz tworzymy, służy do odprowadzenia wody, kiedy przelejemy roślinę, woda nam odparuje. Ta ozdoba może posłużyć nam jako super prezent dla naszych mam, ponieważ zbliża się dzień mamy. Może to być ładna ozdoba do pracy, do domu. Tak naprawdę jest uniwersalną ozdobą. Myślę, że taka warstwa spokojnie nam wystarczy. Teraz przejdę do położenia na tę warstwy kory. Jeżeli zdecydujemy się na sadzenie w naszym ogródku w szkle roślin liściastych, należy pamiętać, aby pomiędzy warstwę keramzytu a warstwę gleby upruszyć lekko aktywnym węglem drzewnym, ponieważ to oczyści nam mikroklimat, który stworzy się w naszym ogródku. Ok. Gleba, którą tutaj mam przygotowaną, przed przystąpieniem do pracy lekko zwilżyłam. Dzięki temu nie połączy się ona tak z keramzytem, w naszym przypadku z korą, i stworzy ona ładne odcięcie.
do wykonania tej ozdoby można zaangażować również dzieciaczki, a myślę, że zabawa ziemią to będzie dla nich ekstra frajda. Jednak należy pamiętać o tym, żeby pomóc im przy przesadzaniu roślin, ponieważ mogą one uszkodzić rączkami system korzeniowy. Z tyłu naczynia zrobię lekką górkę, na której posadzę ripsalist, a jego liście ładnie się na niej ułożą. Jeżeli zdecydujemy się na sadzenie roślin liściastych, należy pamiętać o tym również, żeby liście rośliny raczej nie dotykały szklanego naczynia, ponieważ to może powodować oparzenia. Teraz w ziemi tworzę lekkie zagłębienie. Sukulenty są naprawdę wytrzymałymi roślinami i nie potrzebują wiele do pielęgnacji, dlatego na przykład można pominąć krok z węglem. Z tej strony posadzę grubosza. A myślę, że tutaj po środku jeszcze ładniej będzie wyglądała eszferia. Oczywiście to, jak ozdobimy nasz ogród, zależy tylko od nas, od naszych upodobań. Dodam jeszcze kilka kawałeczków kory. Teraz proszę kamyków. Może kawałek kory. Teraz lekko wyczyszczę naczynie z ziemi. A zrobię to przy pomocy płatka ręcznika papierowego. Ziemia, która osadziła się nam i pył, który się osadził na ściankach, z czasem sam opadnie. Nasza ozdoba jest już gotowa. Taką
gotową kompozycję podlewamy, zraszając po prostu wodą. Sukulenty są super rośliną dla osób zapominalskich i myślę, że spokojnie można zapomnieć o podlewaniu takich roślin nawet do 4-5 tygodni. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.